dlaczego księża, my księża i grzeszymy i są te zgorszenia teraz takie ogromne, wielkie? No bo jest kłamstwo, no. Do seminarium, pamiętajcie, też przychodzą ludzie z toksycznych rodzin, synowie alkoholików, z rozbitych rodzin, są zakompleksieni i nieraz też chcą przez seminarium, przez kapłaństwo się odbić. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus nawet powołuje ludzi do kapłaństwa i do zakonu na takie, ja to nazywam, no jakieś zabawki, chwyciki takie. Jak, co zrobił z apostołami? Zaprosił apostołów do Kany Galilejskiej, postawił im 400 litrów wina i oni powiedzieli, to jest Pan. Ja zawsze mówię księżom i siostrom, które prowadzą akcję powołaniową. 400 litrów wina. Dobra impreza. I wszyscy rano wyznają wiarę. Mnie też Pan Jezus złapał. Złapał mnie na fajnych księży, na gitarę elektryczną w kościele, na to, że będę stał przy mikrofonie z gitarką, tutaj, chłopaki, dziewczyny, o Jezu, jak ja sobie marzyłem, jak będę księdzem, jak dostanę sutannę. To są ludzkie rzeczy, tylko że to powinno ewoluować. U kogoś może niestety nie zaewoluować i on może być już księdzem i to wiele lat i nadal próbuje siebie ratować, bo ma ciągle niską samoocenę. A trudno jest się zmienić. Wiecie, ja jestem duszpasterzem parlamentarzystów i tu koleżanka mówiła, nieraz mi ludzie spotykają, ksiądz tam z tymi posłami ma do czynienia, tak? Tak. Ksiądz tam im się powie, żeby oni się tak nie kłócili. Ja mówię, dobra, powiem, słowo honoru. Załatwię to. Tylko mam do Pana jedną prośbę. Jak tam Pan z żoną i z dziećmi? Zgoda, miłość, wzajemna. Córko, wróciłaś na weekend z uczelni. Chodź, córeńko. Żono, kochana, nasza córunia wróciła. No nie, no niekoniecznie tak jest zawsze. No to jak Pan się dogada z żoną, to ja w sprawie, jak u Pana się we dwoje nie możecie dogadać, to ja sprawię, że się 461 dogada. To nie jest takie proste. A czy księża tam źle... No, ja jeszcze jedną rzecz powiem. Dobrze mi się przypomniało. Kochani, tyle mogę powiedzieć. Ja spowiadałem księży, którzy ciężko nagrzeszyli. I uwierzcie mi, to nie jest tak, że taki ksiądz grzesznik to ale sobie grzeszę, la 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 la, tra la la la, jedna dziewczyna, druga dziewczyna, mam dziecko. Wiecie, jak oni potrafią płakać przy konfesjonale? Księże, ja wiem, że źle robię. Chrystus mnie powołał do tego, żebym nauczał ludzi, a ja ich ciągle do piekła. Kiedyś nam jeden z księży powiedział na rekolekcjach, ksiądz, który grzeszy, który na boku ma grzech, przypomina lekarza, który w jednym szpitalu leczy ludzi, a potem jedzie do drugiego szpitala i zabija ludzi. Proszę mi wierzyć, ci księża wiedzą, co powiedział Chrystus. Kto zgorszy jedno z tych malutkich, lepiej mu kamień do szyi przywiązać. My, księża, o tym pamiętamy. I dlatego proszę mi wierzyć. Ja mówię, księże, zerwij z tym grzechem. Popatrz, proszę księdza, próbuję, nie mogę. Nie mogę. Ale księże, straszne rzeczy się dzieją. Wiem, ja nie śpię, ja płaczę, ja ryczę, już nie wiem, co robić. To są tragedie ludzi. Chcę wam tylko tyle powiedzieć na ten temat. I dlatego takie łatwo powiedzieć, wyrzucić tam, wykastrować, wywalić, zagazować. Z daleka jak się patrzy, to tak łatwo powiedzieć. A ktoś mówi właśnie, jak się tylko dowiedzieć, to donieść na policję. Oczywiście, że tak, papież o tym mówi. Trzeba tych księży, którzy grzeszą, oddawać do Trybunału Sprawiedliwości Świeckiego. Policja, kara, musi być. Ale zadam wam jedno pytanie i nie wiem, jak byście odpowiedzieli. Gdybyś się dowiedziała, że twój tata 30 lat temu kogoś molestował, poleciałabyś tak od razu na policję? Gdybyś się dowiedziała, że twój chłopak, którego kochasz, twój mąż, 15 lat temu jakiegoś dzieciaka źle dotykał, od razu na policję, telefon? Trzeba zgłaszać, żeby bronić te dzieci. Trzeba zgłaszać, żeby społeczeństwo oczyszczać z takich, ale to nie jest takie proste.